Przystępujemy do punktu numer 4.6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Jest to projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, w imieniu której głos zabierze kolega przewodniczący Andrzej Dziewic. Bardzo proszę. Na ostatniej Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności mieliśmy przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta Krakowa na temat opłat za wywóz śmieci, ewentualnych zmian, które mają nastąpić od drugiej połowy roku 2013. Komisja po długiej dyskusji i ewentualnych próbach, że tak powiem, dojścia do konsensusu stwierdziła, że w tej formie projekt uchwały Rady Miasta musimy zawetować na zasadzie takiej, że nie zgadzamy się z przyjętymi formami opłat od drugiej połowy roku 2013 proponowanymi przez Radę Miasta Krakowa. Dlatego komisja negatywnie, jednogłośnie odrzuciła projekt uchwały Rady Miasta w tej formie, że będziemy płacić od metrażu za wywóz śmieci komunalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinia zarządu. Zarząd nie wnosi uwag do projektu tej uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tej uchwały? Kolega przewodniczący Grzesiu Rojewski, bardzo proszę. Szanowny przewodniczący, my też w ramach obrad komisji prowadziliśmy sobie taką dyskusję, można powiedzieć luźną, na temat nowego systemu opłat za odpady komunalne i nie wiem, przynajmniej my żeśmy sobie taką wiedzę przekazali wzajemnie. Żaden z proponowanych sposobów ustalenia opłat, czy to będzie, proszę Państwa, od metra kwadratowego, czy od osoby, czy od ilości zużytej wody, trzeba mieć świadomość, że żaden nie będzie sprawiedliwy dla jak największej ilości mieszkańców. Bo do każdego przykładu można podawać liczne argumenty za i przeciw i tutaj nie wiem, no ustawa, która w jakimś stopniu obliguje Radę Miasta, no nie jest też dobrym rozwiązaniem. Nie wiem, jak to dalej się skończy. Była swego czasu mowa o tak zwanym systemie mieszanym. W zależności, żeby na przykład, nie wiem, bardzo po kieszeniach nie bić mieszkańców domków jednorodzinnych, to mi się wydaje, że tam powinien być wprowadzony system od ilości osób zamieszkałych. Z kolei rozliczanie z ilości zużytej wody, no mieszkańcy też płacą za ścieki i to jest za faktyczne zużycie. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, nie wiem, człowiek, który się kąpie kilka razy dziennie, dlaczego ma płacić podwyższoną opłatę za śmieci, skoro zużywa zamiast 5 kubików miesięcznie 10, no to jest dodatkowe po prostu karanie dla niego. Doszliśmy do takiego wniosku, że wydaje mi się, że tutaj Rada Miasta Krakowa chce sobie te opłaty, które były proponowane w Dzienniku Polskim, zresztą w gazetach i tak dalej były stosowne wyliczenia i na stronach internetowych też są. No ja odnoszę takie wrażenie, nie tylko ja, że no to będzie dodatkowe źródło przychodu dla budżetu miasta, no kosztem mieszkańców, bo to będzie taki ukryty podatek, no nie czarujmy się, no niestety, jeżeli zostaną wprowadzone te opłaty, chociaż ja tą projekt tej uchwały popieram, bo nie zgadzam się też z tym, natomiast z tego co wiem, to radni mają do końca miesiąca marca czas na podjęcie stosownych uchwał. Jak to się skończy, trudno mi powiedzieć, to może tyle takiego komentarza. Nie wiem, jak się szanowni tutaj radni pozostali zapatrują. Ja mam takie zdanie i większość tutaj członków naszej komisji, bo żeśmy tak ostatnio luźno rozmawiali. Zresztą są tu osoby, które to mogą potwierdzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłasza się kolega radny Zaleński. Bardzo proszę. Właśnie wrócę do naszego ostatniego spotkania na posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, gdzie właśnie to dość o to chciałem koledzy przypomnieć, na ten temat dyskutowali. Skończyło się w tym momencie na wnioskach naszych właśnie, że absolutnie system zaproponowany przez urzędników
to tak można nazwać, rozliczenia śmieci od ilości zameldowanych osób, od metrów kwadratowych jest absolutnie krzywdzący i to jest dodatkowy podatek dla miasta. A to akurat też ostatnio dość obserwuję i nawet wczoraj był komunikat, że radni mają faktycznie czas do końca marca podjąć stosowne wnioski i zaopiniować, aby od 1 lipca tego roku ta ustawa weszła już w życie. Dla mnie osobiście jedynym sensownym rozwiązaniem to jest przede wszystkim segregacja śmieci, która być bezwzględnie powinna być prowadzona. I powinno być to umożliwione, znaczy trzeba ludzi po prostu edukować od samego początku. To, co jest oczywiście zaniedbane, że trzeba po prostu rozdzielać śmieci na te segregowane i tak zwane organiczne. Jeżeli to się uda zrobić i zostanie jakiś konsensus w tej sprawie wypracowany, to myślę, że to będzie obopólnym korzyścią dla wszystkich. Jeden z argumentów właśnie urzędników miejskich jest to, że w Krakowie jest ponad 300 tysięcy niezameldowanych ludzi, którzy, że tak powiem, pracują. Tak, i to jest dla nich argumentem, że zawsze im te 300 tysięcy ludzi będzie brakowało do rozliczenia, ale dla mnie jako obywatela i mieszkańca tego miasta to nie jest żaden argument, żebym ja płacił porównywalne ceny za te śmieci. Dziękuję. Dziękuję. Kolega Walczak. Ja króciutko powiem tak, no ludzie się trochę przystosowali już do tej segregacji śmieci. U nas na osiedlu są 4 komplety tych dzwonów i tam bez przerwy przyjeżdżają i są zapełnione, czyli ludzie już segregują. Nie wiem, co się stanie, czy im teraz te dzwony wysprzątają, pójdą gdzieś na jakieś boisko i będą leżały tam, no bo to jest olbrzymia ilość tych dzwonów teraz na terenie miasta Krakowa. No bo jak dostaniemy czy kubły i tam worki do tego, no to będzie to już segregują. I także już w większości miasto, przynajmniej u nas na osiedlu, nie mówię o pojedynczych osobach, mają sortowane śmieci. Dziękuję. Dziękuję. Kolega Andrzej, tak? Ja chcę powiedzieć, że komisja tylko odnosiła się do sprzeciwu wobec naliczenia przez Radę Miasta podmetrażu. Także co ewentualnie dalej będzie, no to dopiero będziemy widzieć, prawda, co zaproponujemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja też sobie udzielę głos. Byłem wczoraj na sesji Rady Miasta, gdzie odbyło się pierwsze czytanie, mówiąc w skrócie, o ustaw śmieciowych, to znaczy związanych z odpadami komunalnymi. I na razie, tak jak zresztą niektórzy Państwo powiedzieli, Państwo radni miejscy mają wypracować jakiś sposób naliczania opłat, a tutaj generalną, że tak powiem, trudnością jest fakt, że według oceny, i to zresztą słusznie zostało powiedziane, w Krakowie jest zameldowanych około 750 tysięcy obywateli, a według szacunków zamieszkuje 1 050 000 100 000 osób. No i chodzi o to, żeby objąć tymi opłatami no wszystkich, którzy śmiecą, którzy wytwarzają te opłaty komunalne. Tutaj w naszej uchwale jest to, że my protestujemy przeciwko naliczaniu opłat od powierzchni, bo to nie metry kwadratowe generują śmieci, tylko mieszkańcy, osoby. I może być tak, że na 60 metrach może mieszkać jedna osoba, a może mieszkać 5 osób, albo odwrotnie, na 35 osób. Kto więcej wytworzy śmieci? Nie te 30 metrów w cudzysłowie, nie te 60 metrów w cudzysłowie zamieszkałe przez jedną osobę, tylko te 30 metrów zamieszkałe przez 5 osób. I generalnie ku temu zmierza tu projekt uchwały, natomiast po pierwszym czytaniu to ma Rada Miasta skoncentrować się nad wypracowaniem metody. Jak to będzie w związku z tym, że ma zniknąć obowiązek meldunkowy, trudno w tej chwili powiedzieć, no ale dowiemy się w swoim czasie. Kolega Walczak, ja w telewizji między innymi, jeżeli chodzi właśnie o te, żeby to było od osoby, ale no, mam telefon, jedno zdanie miałem powiedzieć, no bo jest, rzeczywiście problem jest z tymi osobami, no ale no, różnie może,
No różnie może być, no musi mnie Rada Miasta Krakowa po prostu znaleźć jakiś sposób na to, żeby do tych mieszkań, do tych osób dotrzeć, a dwa, no to to, co słyszałem w telewizji, to jeszcze prezes chyba MPN Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania jeszcze ma raz podać dane, jakie, znaczy wycenę tych śmieci. I tyle, dziękuję. Dopiero Rada Miasta Krakowa ma zastanawiać się po wycenie tego PZZO, co do ilości wielkości ceny odwozu śmieci. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w dalszym ciągu w dyskusji nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych? Koleżanka Jadzia Kolasowa, to proszę. Proszę Państwa, żeby tak nie przedłużać. My w tej uchwale protestujemy przeciwko jednej metodzie, która wydaje nam się najbardziej niesprawiedliwa. A co będzie za chwilę i co Rada Miasta zrobi, więc nie dywagujmy na temat. Żadna metoda nie będzie sprawiedliwa, ale ta metoda jest najbardziej niesprawiedliwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Kolega Rojewski, bardzo proszę. Ja mam jeszcze tak kwestię uzupełnienia tego, bo też rozmawialiśmy na ten temat w spółdzielni mieszkaniowej, w której zamieszkuję i też się pojawia problem, ponieważ już docierają pewne szczegóły dużo bardziej konkretne niż my, tutaj, o czym my tutaj rozmawiamy. Proszę Państwa, tam też się pojawia problem wynajmu, wykupu pojemników, tym się też najprawdopodobniej obciąży mieszkańców wspólnot, mieszkańców domków jednorodzinnych i tak dalej. Też nie wiadomo, w jaki sposób to będzie rozwiązane, bo się może okazać, że nagle za dzierżawę pojemnika będzie się bardzo, bardzo dużo płacić, zwłaszcza, że jeżeli MPO będzie monopolistą, więc naprawdę tutaj tych niewiadomych, które mogą nas mocno uderzyć po kieszeni, jest bardzo, bardzo dużo. Także to by było tyle kwestii takiej uzupełnienia może wiedzy w tym temacie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze zgłasza się do zabrania głosu? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. 20 osób brało udział w głosowaniu. Dziękuję Państwu uprzejmie. Przystępujemy do punktu 4.7.